Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj ocenię dla Was yerba mate pod nazwą Composto de Erva Mate Parate Reverdelandia com Ervas Naturais Extra Forte Menta i Boldo. Z tym, że tam jest literka E, a tą literkę E w języku portugalskim czytamy tak jak I, podobnie jak Y w języku hiszpańskim również czytamy jak I. W każdym razie przechodzę teraz do odcinka. Na początek rzecz jasna zapach tejże erwy. Zaleję Wam ją zimną wodą. Mam tutaj wodę Primavera, kupioną prosto w sklepie Wiśniewski na Brudnie. I zalewamy niewielką ilością wody. Zapach. Powiem szczerze tak. Dosyć słabiutki. Tak jakbyśmy po prostu zalali sobie miętę wodą i właściwie to wszystko. Nie wyczuwam tutaj żadnego zapachu boldo, absolutnie. Nie jest to jakieś mocne. Nie powala to w żadnym przypadku na kolana. Powiem szczerze, gdybym ja palił na przykład papierosy, prawda? No to powiem Wam tak. Jakbym miał napisane, że coś jest ekstra mocne na przykład, no to bym oczekiwał od tego, żeby było to było ekstra mocne. No tutaj tej ekstra mocy w tym przypadku nie ma, tak? Tak samo to od yerby też wymagam właśnie tego, żeby to było ekstra mocne. Tym bardziej mamy to napisane słowo ekstra. Tego tu nie ma. Zatem za zapach no nie dam jakiejś, prawda, wysokiej oceny. Dałbym powiedzmy jakieś te, no, dwa powiedzmy, na pewno nie więcej, moi drodzy. Teraz przejdę do kwestii, moi drodzy, ceny. Cena tej yerby to jest 32,89 zł w sklepie JT24 z Rzeszowa. Moi drodzy, czy jest to dużo czy mało, za chwilkę Wam powiem. W każdym razie właściwie co symptomatyczne, możemy w Polsce kupić to właściwie tylko i wyłącznie właśnie w tym sklepie JT24. Pytanie właśnie dlaczego? Być może dlatego, że ludzie po prostu tej yerby pić nie chcą, no bo gdyby chcieli, to w innych sklepach by ta yerba oczywiście w Polsce była. Jest tej yerby troszkę w sklepach czeskich, na przykład na Mate CZ jest na przykład ta yerba. Jest ta yerba, moi drodzy, w innych czeskich sklepach, była na Piu Mate na przykład za 135 koron. Korona czeska to jest w tej chwili 0,17 zł, czyli to wynosi jakieś 25 zł. Moi drodzy, generalnie rzecz biorąc, cena tej yerby jest moim zdaniem stanowczo za wysoka, bo mniej więcej w tej chwili obecnie to jest dobre ponad 30 zł. No, za yerbę, która ma tak słaby zapach, to już bym na pewno tyle za nią nie dał. Dobrze, przejdę teraz do kwestii firmy. Firmy Verdelandia. Firma Verdelandia swój początek ma w 1985 roku w Matelandii w stanie Parana w Brazylii. To jest południe Brazylii oczywiście. Obecna siedziba to Espijão Alto do Iguaçu, również w stanie Parana. Jest to siedziba główna. A z kolei słuchajcie, w Guarapuava w dzielnicy Palme Ilinhas w stanie również Parana mamy oddział i sklep fabryczny. W 1986 roku wprowadzają na rynek pierwszą swoją erwę, tak? Nazywa się Verdelandia Yerba Mate. Jest to ich pierwsza marka. Obecnie posiadają 4 linie tutaj produkcyjne do przygotowania yerba mate, jedną linię do przygotowania tereré. Jako jedna z pierwszych ta firma zaczęła stosować opakowania próżniowe na terenie stanu Parana, to jest istotne. Ja mają różne produkty, bardzo różne. Mają produkty takie jak yerbowe akcesoria, kuje, yerbomocy, bombije, sprzęty do grilla, ziołowe herbatki, noże, czapki. Także tego typu tutaj rzeczy mają. Przy okazji, jeżeli chodzi o yerby, no to mają bardzo dużo, tak jak widziałem, różnego rodzaju shim, na przykład jak mam, widziałem shimę z cukrem na przykład, także tego mają dość sporo.
Strona jest ładnie zrobiona, muszę powiedzieć. Dużo jest informacji na stronie. Można spokojnie odciąć te informacje takie, powiedzmy, reklamowe od innych, takich, które są przydatne. Także naprawdę strona jest całkiem w porządku. Teraz, jeżeli chodzi o skład. Skład to jest yerba mate, suszone boldo i mięta. Jak wygląda teraz opakowanie? Opakowanie wygląda, moi drodzy, w ten sposób, tak? Wedelandia, composto de yerba mate, para terere, tak? Bardzo, to jest w porządku, nie mogę tutaj się absolutnie niczego przyczepić. Tutaj mamy bardzo fajną rzecz, bo pokazane, jak należy to przygotować, tak? To też jest duży plus, jeśli o to chodzi. Tutaj dane teleadresowe, prawda? No i jeszcze w środku mamy ciudrachę. To mi się akurat z tą ciudrachą specjalnie no nie podoba, że one są, tak? Mogłoby tego nie być, bo one jednak dosyć tak wobec środowiska nie są fajne. Ciudracha wygląda tak, ale fajne jest to, że mamy tutaj w środku, prawda, widać od razu liście, tak? Czyli w tym sensie, że chodzi mi o susz tutaj. Jeśli o to chodzi, ja Wam go zaraz na dłoni pokażę. Susz wygląda w ten sposób, dosyć drobno zmielony, tak jakbyśmy powiedzieli, że pod tele powinien być, także tutaj się też nie mogę specjalnie o to przyczepić, jeżeli o to chodzi. No i teraz przechodzimy powolutku do kwestii, moi drodzy, smaku tejże Wedelandii, prawda? No, nie jest to zbyt mocne, jest to raczej słabe, taka, powiedzmy, mięta z wodą. No, może powiedzieć, że jest trochę słodyczy w tym tej mięty, prawda? Mięta pieprzowa, bym powiedział. Nie czuć w ogóle wafelkowości, jakiejś świeżości, prawda? Tak jak powinno się wymagać od jednak, powiedzmy, tych yerb, czy też erb bardziej brazylijskich. Tutaj tego nie ma. Też nie ma wyczucia boldo. Co jeszcze mogę powiedzieć dalej? No da co się pić, oczywiście. Jakby to była woda z miętą, to byłaby całkiem fajna woda z miętą, przyznaję. Natomiast no od właśnie brazylijskiej erwy wymagam czegoś znacznie więcej. Wymagam właśnie wafelkowości, świeżości, takiej roślinności. Tego tutaj absolutnie w tym przypadku nie ma. Nie ma też uderzenia właśnie tej mięty, prawda? Tej siły tego. Tego absolutnie tutaj nie ma. No i właściwie, słuchajcie, co jeszcze Wam mogę powiedzieć, to że tutaj ona powinna być bardziej taka właśnie przede wszystkim świeższa, mocniejsza, to tego, jak powtarzam jeszcze raz, nie ma, a to powinno być ewidentnie. Dobrze, teraz, moi drodzy, przechodzę do kwestii, do czego ta właśnie Wedelandia Extra Forte się nadaje. Moi drodzy, moim zdaniem przede wszystkim pod na przykład pstrąga z dodatkiem frytek i na przykład w jakimś sosie miętowym by to pewnie fajnie pasowało. Też na pewno do żeberek, też sosem miętowym, jakiś do tego ziemniaków, prawda, z koperkiem. Pewnie też by pasowało, przepraszam za słowo pewnie, no pasowałoby to po prostu też pod na przykład ser pleśniowy typu Roquefort. I właściwie co jeszcze, no to jeżeli chodzi o rzeczy słodkie, no to pod lody waniliowe albo też lody miętowe by to fajnie pasowało, pod jakieś tam na przykład, powiedzmy, mieszankę studencką, pod paluszki różnego rodzaju słone, tego typu rzeczy. Generalnie rzecz biorąc, raczej tak bym powiedział, pod taką skromną kuchnię, prawda, ewentualnie. No, jeżeli chodzi o obiad, to może taką nie aż tak skromną, ale powiedzmy pod jakiegoś grilla ewentualnie też by mogło to pasować. Jakiś bakłażan z grilla, prawda, pod pewnie też kaczkę na przykład podawaną z tym, podawaną też, moi drodzy, z modrą kapustą.
pod tego typu rzeczy. Żeby już nie przedłużać, przechodzę do oceny szkolnej. W ocenie szkolnej ja za tą JB, czy też za to TRL nie dam więcej jak 3 z dwoma minusami. Dlaczego tyle? Dlatego, że to po pierwsze no, nie zaskakuje niczym tak naprawdę. Czuję się troszkę oszukany, jeśli o to chodzi, z tą kwestią właśnie extra forte. To jest kolejna sprawa. Poza tym też ona się dość szybko wypukuje. To jest kolejnym minusem. Co jeszcze? Dalej. Kolejna sprawa to też to, że tak jak mówiłem wcześniej, nie ma w smaku tych różnych rzeczy, typu właśnie jakaś wafelkowość, świeżość liścia, tego typu kwestie, tego tutaj nie ma. No i trzeba byłoby jeszcze powiedzieć troszkę o plusach, bo jednak jest to 3 z dwoma, a nie jedynka, jak w przypadku bym dał to w przypadku Verdemace ze skórką pomarańczy. No dlaczego? Pierwsza sprawa, da się to pić. To jest pierwsza rzecz. Bez problemu, tak? Druga sprawa, jest bardzo fajne opakowanie, bardzo ładny opis opakowania. Tak, bardzo mi się to podoba. To jest duży plus. Także tak to, moi drodzy, tutaj wszystko wygląda. No i na koniec oczywiście piosenka. Piosenka będzie raczej smutna. Będzie mówiła, prawda, o tym, dlaczego o smutku, jeśli chodzi o właśnie o picie yerby. Ktoś po prostu, jakiś pan, pije kiepskiej jakości yerbę, jest bardzo smutny. Więc śpiewamy. Ach, yerbo mi querida, por que me entristeces. Ach, yerbo mi querida, por que me entristeces. Także, moi drodzy, to byłoby na tyle. Szczęść Boże, Marcin Wiśniarski, tym razem taka se yerba.